Zaprezentuję Państwu projekt, który też nie jest rozwiązaniem wszystkich tych problemów, które były mówione wcześniej, ale zbiera doświadczenie z tych wszystkich inicjatyw i integruje je w jednym projekcie. Projekt Rolnika dosyć enigmatycznie, który pojawiał się na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, był planowany od mniej więcej roku. Z powodu różnych perturbacji Ministerstwa Cyfryzacji, które Państwo zapewne znacie, został opóźniony, co wyszło tylko na plus temu projektowi. Projekt jest synchronizowany z wieloma projektami finansowanych z projektu operacyjnego Polska Cyfrowa i dzięki temu mamy doświadczenie przed sobą, na przykład Biblioteki Narodowej, o którym Tomek będzie mówić zapewne, czyli projektu Patrymonium Omnis, projektu Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli projektu Bliżej Kultury i kilkunastu innych. Także Kronika jest pewnym projektem, nie jest projektem wykonawczym, tworzącym, tylko jest projektem typu Reuse, czyli łączącym doświadczenia z tych kilku projektów w ramach jednej struktury projektowej. Tu Alicja mi praktycznie wszystkie argumenty, dlaczego ten projekt powstał, powiedziała, tak żeby musiał się powtarzać dosyć mocno, ale przedstawię Państwu kilka argumentów pogłębiających to, co powiedziała Alicja. Na początku kilka zdań tych rzeczy o Ministerstwie Cyfryzacji, które dalej są. Skupiamy się w tej chwili na cały czas tej korekcie nieszczęsnej infrastruktury teleinformatycznej państwa, który Państwu zapewne słyszycie o cyplikach i tak dalej, tego typu systemach. Próbujemy to uregulować, jakoś tam powolutku sobie radzimy z tym obszarem. Uratowaliśmy Ministerstwo Cyfryzacji przede wszystkim, także możemy dalej funkcjonować w sposób normalny. Próbujemy poprawiać e-usługi i w poniedziałkowym raporcie Fundacji E-Widzialnych jest przeskok 15% jakości dostępu do tych e-usług, to jest bardzo dużo w ciągu roku. Udało się to skorygować. Mamy przed sobą wyzwań, proszę Państwa, na najbliższych 10 lat tak naprawdę i pracy od rana do wieczora. Przede wszystkim w tej chwili to, co nas najbardziej interesuje w kontekście dzisiejszej prezentacji, jest to, że skupiamy się w tej chwili w Ministerstwie na trzech takich obszarach. Po pierwsze, standardy danych i interoperacyjności. Coś, co tutaj Alicja wiele razy podkreślała, że mamy ten problem z różnorodnością metadanych, opisów obiektowych. W tej chwili dla obiektów kultury w Polsce mamy użytych 110 różnych formatów. Mamy dokładny spis pokazany i przykład taki, nieszczęsne programowanie MONA muzealne, które jest pewnym standardem dla niektórych muzeów. W tej chwili Muzeum Narodowe w Krakowie niemalże hakuje strukturę MONY po to, żeby zaimportować do systemu zgodnego ze standardem Spektrum. Podobne, tak samo jeżeli byśmy przyjrzeli się projektowi Omnis, o którym Tomek będzie mówić więcej, tych standardów też jest, proszę Państwa, bardzo duża ilość. Drugi obszar to jest rozwój umiejętności cyfrowych. Tutaj jest bardzo dużo projektów, o których warto wspomnieć, na przykład projekt dostępu internetu do szkół szerokopasmowych, tak zwany OSE, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, cały szereg programów regrantingowych, grantingowych realizowanych w ramach trzeciego priorytetu programu operacyjnego Polska Cyfrowa oraz wspieranie działań związanych z wykorzystaniem danych w obszarze smart city oraz przemysłu kreatywnego. Te projekty, które Państwa szczególnie mogą interesować z tej całej gamy portfela projektów Ministerstwa Cyfryzacji, to są trzy. Jeden projekt to jest projekt danepubliczne.gov.pl. To jest projekt, którego zasadniczym celem jest tworzenie nowych źródeł danych publicznych, poprawy jakości tworzenia standardów wymiany danych publicznych. Już w tej chwili ponad 6 tysięcy różnego typu źródeł na portalu, od danych geologicznych, meteorologicznych, cała gama, proszę Państwa. Drugie rzecz, lepszy monitoring tego, co się dzieje wokół nas. No, kwestia tego, że budujemy projekty, a potem zapominamy, nie monitorujemy, jak działają. Czyli na przykład kwestia obciążenia serwerów przy na przykład Biblioteki Narodowej. Jeżeli Państwo, projekt widok.gov.pl to jest projekt, który daje nowy typ informacji publicznej, czyli te wszystkie informacje o wykorzystywaniu tych systemów. Czyli nie tylko, że budujemy te systemy, tylko czy one działają, w jaki sposób, jak możemy skorygować, czy one są w ogóle używane. I na rzecz, możecie za pomocą projektu widok.gov.pl na przykład sprawdzić, jak Biblioteka Narodowa radzi się z projektem Omnis na przykład. I trzeci typ projektu, który nie jest projektem, tak jak mówiłem, zastępującym, ale tworzącym wsparcie dla wszystkich innych projektów dziedzictwa kulturowego, to jest projekt Kronika. Projekt Krajowy Repozytorium Obiektów Kultury i Nauki. Projekt powstał w wyniku porozumienia trzech ministerstw, Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Cyfryzacji i przetrwał te wszystkie nieszczęśliwe perturbacje związane z Ministerstwem Cyfryzacji, także mogę Państwu już pokazać dużo więcej konkretów i szczegółów dzisiaj. Po co repozytoria zasobów i otwarte repozytoria zasobów? Tutaj, proszę Państwa, taki uzupełniając Alicję znowuż, pokażę taki case przed kilku tygodni, który troszeczkę mnie tak zaintrygował, chciałbym Państwu pokazać. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie,
że kilka tygodni temu, że rok temu zawalił się fragment zamku książęcego w Szczecinie. To dosyć mocna sprawa, że zapadły się tam stropy i tak dalej. I przyszedł raport inspektora nadzoru budowlanego, który nie do końca wiedział, dlaczego to się stało. Znaczy obciążenie oczywiście, jakieś takie powody fizyczne znalazł, natomiast nikt nie wiedział do końca, co się dzieje. Dziennikarze się dobrali do tego tematu i zaczęli szukać po różnych repozytoriach zasobów, co tam faktycznie w tym zamku jest tak naprawdę. I okazało się, że w tym zamku, pod zamkiem znajduje się cały szereg tak zwanych bunkrów kasetonowych, który służy do oczywiście jeszcze z czasów II wojny światowej, który inspektor budowlany nie wiedział o tym istnieniu w tym obiekcie. Co dziennikarze zrobili? Dokumenty można znaleźć posługując się wyszukiwarką, które udostępnia Archiwum Państwowe. Konsekwencje. No, to, że mamy systemy działają coraz lepiej, mamy szukaj w archiwach, mamy poszczególne systemy wyszukiwawcze archiwów państwowych, to nie jest dalej problem wiedzy o tych systemach. My mamy w tej chwili ileś tych repozytoriów działających już, tych repozytoriów będzie teraz więcej, natomiast mamy problem z rozproszeniem informacji o tych zasobach, prawda? Inspektor budowlany nie wiedział, że można w internecie wyszukać, że istnieje kompletna dokumentacja wykonawcza bunkrów pod zamkiem w Szczecinie. To jest element związany jednocześnie z istniejącą informacją o repozytoriach, drugie istniejące z poziomem kompetencji cyfrowych, umiejętności wykorzystania tych repozytoriów. Kolejnym takim fajnym przykładem, który też tutaj padał wielokrotnie, jest ta rozległość metadanych. W tej chwili cały internet skręca w kierunku takiego internetu semantycznego, czyli internetu, którego operujemy językiem naturalnym, który odpowiada na nasze własne potrzeby. Tutaj mam przykład fajnego repozytorium, tutaj nie mamy uczestników, czyli repozytorium Polskiej Akademii Umiejętności PowerArt w Krakowie. Bardzo fajnego repozytorium, który od początku był projektowany jako jakiś taki pilotaż tego działania semantycznego, czyli bardzo dokładnie opisana struktura metadanych obiektów w tym repozytorium jest pewnym wzorcem na zachowań dla innych repozytoriów w Polsce. W tej chwili bardzo mocne doświadczenia są podglądane przez Muzeum Narodowe w Krakowie. I na przykład, tutaj była mowa o na przykład standardzie Icon Glass. I tutaj mam przykład zastosowania tego standardu. Za pomocą zapytania semantycznego. Pokaż mi obrazy z obszaru religii chrześcijańskiej. PowerArt nam potrafi odpowiedzieć odpowiednimi obiektami z tego obszaru. Czyli dostosowanie do końca tłumaczenie standardu Icon Glass, standardu opisu ikonograficznego, czy wprowadzenie standardu AAT, Getty i tak dalej. Dokończenie tych tłumaczeń, dokończenie wdrażania tych standardów pozwoli nam na uruchomienie faktycznie działającego takiego systemu semantycznego. Tak samo poszczególne standardy wprowadzone przez OMNIS, czyli standardy importowania tych obiektów do jednolitego standardu. W tej chwili to się, proszę Państwa, już dzieje. Kronika. Kilka potrzeb, dlaczego ten projekt powstał. Projekt powstał z tego powodu, że coraz większe projekty digitalizacyjne, a nie tylko Kultura Plus, ale także projekty operacyjne Polski Cyfrowej, to są, proszę Państwa, projekty o w tej chwili wartości łącznej powyżej 250 milionów złotych poświęconych wyłącznie na digitalizację. Ilość danych, proszę Państwa, które jest tworzone w ramach tych projektów, już w tej chwili przekracza 12 petabajtów danych. To jest, proszę Państwa, bardzo duża ilość przestrzeni dyskowej. W projektach operacyjnych Polski Cyfrowej mieliśmy taki problem, że każdy składany projekt digitalizacyjny zazwyczaj stawiał obok budynek serwerowni, niemalże obok. Czyli że jak na 17 złożonych projektów, 15 kupowało kompletną infrastrukturę kompletnych serwerowni hostujących danych. Co gorsza, są to sytuacje na przykład, że to były na przykład czasami przez uczelnie składane projekty, które same z siebie już posiadały jedną z największych serwerowni, na przykład nie wiem, Uniwersytet Warszawski, prawda? Poszczególne instytuty chciały budować kompletną nową serwerownię w ramach nowych istniejących projektów. Projekty wielokrotnie fascynujące, ale połowę budżetu zjadała sobie budowa w budynku serwerowni i wyposażenia. Na poziomie politycznym, polityki dysponowania środkami Polski Cyfrowej podjęliśmy decyzję o tym, żeby te projekty, po pierwsze, żeby na poziomie Rady Dyrektury, żeby te projekty były zmodyfikowane na wykorzystywanie rejestrującej architektury serwerowej, oczywiście z zachowaniem pewnych kosztów, czyli jeżeli jakiś uniwersytet chciałby skorzystać z umieszczania albo danych, albo zasobów obiektowych z tych projektów, budowanie kolejnej serwerowni, jeżeli już uniwersytet posiada te serwerownie, to nie był do końca dobry pomysł. Te projekty, które budowały całe nowe serwerownie, zostały oddalone i z prośbą o modyfikację i odłożenie. Jednocześnie w ramach ścieżki specjalnej projektu operacyjnego Polska Cyfrowa został stworzony projekt, którego celem jest budowa jednolitej chmury dziedzictwa zasobowego, czyli chmury, która ma pełnić rolę
pomocniczą dla tych istniejących systemów, które istnieją. Projekt ma także robić reuse istniejących serwerowni, a mam, proszę Państwa, tych serwerowni 80 na ten moment w kraju, każdy o bardzo dużej istniejącej przestrzeni. Czyli projekt Kronika czym jest? Jest projektem budującym w tle istniejących dla istniejących systemów dodatkowe źródło backupu dla bardzo dużych danych digitalizujących. To po pierwsze. Czyli to nie jest projekt, który zastępuje na przykład archiwum cyfrowe, ale może tworzyć backup dla NAC na przykład. Czy kolejne źródło backupu dla na przykład projektów Patrimonium, Omnis i tak dalej. To jest pierwszy element. Po drugie, układa troszeczkę bardziej wewnątrz te wszystkie istniejące standardy. Czyli to jest sytuacja taka, że żeby zaimportować te obiekty do wspólnej chmury zasobowej, musimy mieć jeden sformalizowany standard. Także dzięki współpracy z instytucjami eksperckimi Ministerstwa Kultury, na przykład MIMOZ-em, decydujemy się wprost na wspieranie bardzo konkretnych standardów, co może nie ustali prawa w Polsce, ale wymusi na różnych instytucjach dostosowanie się do tych standardów. Ja sobie pozwolę przeskoczyć te wszystkie rzeczy, bo to już mówiła tutaj na wcześniej koleżanka. Natomiast, proszę Państwa, tak, po wszystkich tych perturbacjach mamy, proszę Państwa, oficjalną datę uruchomienia projektu, czyli maj 2018 i zakończenie w roku 2021. Projekt jest realizowany w ramach ścieżki specjalnej programu operacyjnego Polska Cyfrowa, czyli to nie jest tryb konkursowy, czyli to tylko dotyczyło złożenia wniosku. Chciałbym Państwu zaprezentować architekturę tego systemu. Są trzy takie najważniejsze elementy architektury systemu Kronika. To będzie troszeczkę tak nerdowsko, ale to jest projekt taki bardzo informatyczny w tym ujęciu. Po pierwsze, metody importu danych, co NIMOS podkreśla, brak standardu jakiegokolwiek sposobu utworzenia danych, obróbki tych danych i tak dalej. Zamierzamy w tym miejscu oprócz dostarczenia pewnych narzędzi informatycznych, przede wszystkim API dostępu do systemu, dobrze opisanego, planujemy wspierać standard spektrum i poszczególnych operacji wykonywanych przez muzea. Druga rzecz, bufor wejściowy, czyli bufor taki, który będzie określać jakość tych obrazów. Nie wszystkie projekty digitalizacyjne robią to zgodnie z określonymi standardami jakości digitalizacji. Jakość odzyskiwana tych obiektów digitalizacyjnych jest bardzo różna i tutaj to, co mnie moc podkreśla, to nie może polegać na tym, że obiekt digitalizujemy z tabliczką obok, tak naprawdę, tylko z konkretnym opisem metadanych. W pierwszym etapie realizacji projektu podamy publicznie pełną specyfikację proponowanego przez nas formatu, który będzie wspierać Kronika. Czyli jeżeli obiekty mogą być archiwizowane w Kronice, będą musiały spełnić te wymagania metadanych. Tutaj mamy doświadczenie już do chwili dobre Omnis w tej chwili, który importuje katalogi poszczególnych bibliotek i te importery, które tam są, już wiemy mniej więcej w jakim kierunku zrobić, tak żeby to było użyteczne. Bardzo ważne. Kolejny element, węzeł zarządzania informacją wejściową. Tu też chodzi bardzo ważny element, wprowadzamy elementy systemu blockchain do zabezpieczenia praw autorskich poszczególnych obiektów, instytucji i tak dalej. To chodzi, żeby zbudować niezaprzeczalną informację o parametrach, prawach autorskich i tak dalej. To jest pierwszy system, który będzie wspierał tego typu technologie w ten sposób, poza elementami Omnis, który już to w tej chwili realizuje. Kolejny element, oczywiście finansowana z budżetu państwa chmura zasobowa, która może zrelaksować państwa systemy w kontekście utrzymywania tych wielkich danych. Chodzi o to, że na przykład, znowuż bibliotekę się odbędę, Tomku odwoływał. Biblioteka Narodowa ma dwa centra hostingu, jeden lokowany w bibliotece, drugi w Piasecznej, czyli 20 km dalej, o ile się nie mylę. Kronika będzie stanowiła bezpieczne centrum zarządzania, dodatkowe centrum backupu danych dla systemu Omnis, który nie będzie ulokowany w promieniu Warszawy. To też jest takie kryterium bezpieczeństwa. Kolejny element systemu, czyli ambasady cyfrowe. Coś, co jest realizowane w Estonii na danych rejestrów, Kronika zbuduje interfejs wymiany danych z systemami hostingu zagranicznego, takie, które zabezpieczą nasze dane przed potencjalnymi wydarzeniami krytycznymi na terenie infrastruktury krytycznej państwa. Przepraszam, musimy brać to też pod uwagę i mówić, że nasze dane cyfrowe mogą być w momentach zagrożone. Różne rzeczy się mogą stać na świecie, także pewna koncepcja budowy ambasad cyfrowych w tym obszarze jest bardzo ważna. Kolejny element, oczywiście kontakt z repozytoriami europejskimi, światowymi na zasadzie wymiany metadanych oraz danych. Oraz trzecie, chyba dla Państwa najbardziej interesujący mechanizm, laboratorium cyfrowe Kronika, czyli sandbox danych, taka piaskownica laboratorium danych do przetwarzania dużej ilości danych obiektów kultury. Chodzi o to, żeby za pomocą łatwego typu narzędzi i tak dalej tworzyć różnego typu zestawienia, analizy i pogłębione badania tych obiektów kultury, które są w chmurze zasobowej. To znaczy, jeżeli mamy pomysł na przykład połączyć hasła kluczowe bitwy pod Grunwaldem z różnego typu obiektami, sandbox danych będzie to umożliwiać na różnego typu projektów naukowych i semantycznych.
I trzeci element, element upowszechniający. I teraz tak, tutaj w wyniku pracy z różnymi instytucjami troszeczkę zmodyfikowaliśmy naszą koncepcję, czyli to nie będzie jakiś mega portal, który będzie udostępniać zasoby, to po prostu będzie zestaw narzędzi dla różnego typu portali, który na przykład będzie oferował jednolitą wyszukiwarkę dla tych obiektów. Czyli na przykład to jest wyszukiwarka, która będzie łączyła w tle te projekty, które będą partnerami tego projektu i udostępniała zintegrowane wyniki tego typu wyszukiwań. Na przykład połączone wyszukiwanie wyniki projektu Omnis, IPN i tak dalej. To troszeczkę łagodzi ten ból wyszukiwania. Wyszukiwarka nie będzie budowana jako portal, tylko jako narzędzie do budowania dla Państwa portalach. Czyli to też Państwu umożliwi łatwiejsze budowanie Państwa repozytoriów. Po drugie, wsparcie semantyczne dla obsługi języka polskiego. To jest coś, co bardzo ważne, do tej pory nikt nie mówi. Jest realizowany w Polsce Clarin.pl, czyli taki bardzo rozbudowany projekt analizy semantycznej języka polskiego, różnych analiz i bibliotek tego języka. Chcemy wspierać te rozwiązania, które umożliwią pracę w języku polskim w internecie semantycznym. Trudna rzecz, ale realizowalna. Po trzecie, będzie oczywiście cały zespół działań wspierających hakatony danych, informacja oraz dosyć jedna zintegrowana informacja. Korzystajcie Państwo w Polsce z zasobów cyfrowych różnego typu instytucji poprzez węzeł integrujący informacje o tych zasobach. Czyli Kronika jest tak naprawdę jakimś takim zbieraczem obiektów i danych, metadanych, będących w tle funkcjonalnych dużych projektów poszczególnych instytucji państwowych. Czyli my nie jesteśmy żadnym frontem, Kronika nie będzie portalem, który będzie jednym super portalem dla rzeczy obsługi wszystkich zasobów kultury, ale będzie maksymalnie rozwiniętym narzędziem informatycznym umożliwiającym integrację danych, udostępnianie danych oraz tworzenie nowych interesujących rozwiązań na tym obszarze. Dziękuję Państwu uprzejmie. To tak w skrócie.